Bardzo serdecznie Państwa wszystkich witamy. Dziękujemy, że tak liczne grono przybyło do tej wspaniałej, pięknej sali Zamku Królewskiego. Jeśli mówimy o książce, o której będziemy mówić w cieniu wyroku na miasto, no to pewnie wszyscy w tej sali wiemy, jak to miejsce wyglądało w 1945 roku, więc cieszmy się, że jesteśmy w odbudowanym, pięknym, chociaż nieco innym niż wówczas Zamku Królewskim w Warszawie. Witam bardzo serdecznie autora tej monumentalnej książki, pana doktora Daniela Koresia. Poproszę o brawa. Witam nie mniej serdecznie recenzenta, pana profesora Sławomira Cęckiewicza. Dziękuję za brawa. Witam też, z nami jest na sali pan prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan profesor Karol Polejowski. Witamy, dzień dobry. To pokazuje, jaką wartość ma ta książka, skoro sam pan prezes pofatygował się, żeby tutaj z nami być i posłuchać, co mamy ciekawego do opowiedzenia. Drogi autorze, panie doktorze, może na początek, bo tych pytań będzie na pewno dużo, potem z sali również pewnie mamy półtorej godziny, więc mam nadzieję, że zdążymy z tym wszystkim. Proszę powiedzieć o początkach bohatera tej książki, co go ukształtowało, bo kiedy spotkaliśmy się jeszcze przed rozpoczęciem tej uroczystości, tej promocji, ja właśnie powiedziałem, że to jest dla mnie taki klasyczny sznyt przedwojennego oficera, czyli dobre pochodzenie, w sensie wartości, dobra rodzina, przekazanie tych wartości wyssanych niemalże z mlekiem matki, bardzo wczesna kariera już taka wojskowa, no też zmuszona, wymuszona trochę przez czasy, ale później lata 20, lata 30, to jest ten wspaniały taki życiorys tych ludzi, którzy decydowali o losach podziemia, państwa podziemnego w czasie II wojny światowej. Co go do końca tak naprawdę najbardziej ukształtowało, jeśli mówimy o nim jako no, wybitnym oficerze? No, Szostaka jako młodego człowieka przede wszystkim ukształtował dom i szkoła, tak, i jego środowisko, w którym się wychowywał, no, ale to jest akurat dość charakterystyczne dla całego pokolenia młodych ludzi, którzy wchodzili w dorosłość w początku XX wieku, rodzili się w tej ostatniej dekadzie wieku XIX. Jak można się domyślić, on akurat pochodził z rodziny ziemiańskiej, nie szczególnie zamożnej, ale jednak ziemiańskiej, o pewnych tradycjach, jak zwykle z tym się wiążących, gdzie no, wojsko było elementem istotnym. Walka z bronią w ręku o wolność Polski, ojczyznę. W jego przypadku ta służba wojskowa, tak jak była ona realizowana na przykład przez jego rówieśników w armii austriackiej, no, nie wchodziła raczej w rachubę, bo urodził się w zaborze rosyjskim, tak, zabór rosyjski. W zaborze rosyjskim Polacy byli traktowani zdecydowanie w bardziej rygorystyczny sposób. Robienie kariery oficerskiej w armii imperialnej rosyjskiej no, nie było tak popularne, ale też było utrudnione przede wszystkim dla tych, którzy byli wyznania rzymskokatolickiego. Ta droga kariery była znacznie trudniejsza niż dla tych, którzy byli wyznania prawosławnego, czy też wyznań reformowanych. No ale tutaj w tym przypadku nie wchodziło go to w ogóle jakby w grę no, z powodów takich, że ten duch patriotyczny, który no, głównie jak to w takich domach było, rodzice, a przede wszystkim matka krzewili, wskazywał na zupełnie inną ścieżkę. Akurat w przypadku Szostaka bardzo istotną rolę na jego późniejszą drogę odegrał jego brat starszy Bronisław, też później oficer Wojska Polskiego, który zginął nieszczęśliwie pod Warszawą 25 września 1939 roku w tak zwanym friendly fire, tak? To znaczy Niemcy go wzięli wcześniej do niewoli, wysłali jako przedstawiciela tutaj jeńców polskich, ale też i Niemców, żeby negocjował kapitulację Warszawy, wracając po prostu z tych negocjacji został trafiony odłamkiem i to najprawdopodobniej z polskiego działa wystrzelonym. Bronisław był starszym bratem i rozpoczął naukę w Galicji, w Akademii Rolnej w Dublanach. Tam się związał z ruchem zetowym, z ruchem narodowym, ale tym, który oderwał się od głównego pnia w Galicji w pierwszej dekadzie XX wieku, wstąpił do polskich drużyn strzeleckich, a więc nawiązał kontakt z ruchami paramilitarnymi w Galicji.
I to tę jakby ścieżkę walki zbrojnej, którą też i polskie drużyny strzeleckie, ale i związki strzeleckie, które były związane z socjalistami i z Józefem Piłsudskim, wskazywały jako metodę odzyskania, drogę do odzyskania niepodległości, na tę ścieżkę Szostak wkroczył już po wybuchu I wojny światowej, bo mimo wszystko on urodzony w 1897 roku, maturę zdawał dopiero w roku 1915, ale uczynił to zaraz po egzaminie maturalnym. Ponieważ jesteśmy na targach książki historycznej, to warto podkreślić, że to dzieło jest dziełem monumentalnym, ma wiele rozdziałów, każdy jest ekscytujący. Zaraz porozmawiamy pewnie o tym, co Państwa najbardziej interesuje, czyli lata 30., lata 40., kulisy decydujące o kulisach decyzji dotyczącej wybuchu Powstania Warszawskiego, ale jeszcze zapytam i poproszę Pana o taki rys, jak długo trwały prace nad książką, bo to myślę dla osób, które targi książki odwiedzają, ma znaczenie. Jak Pan szukał, jak Pan zbierał dokumenty, czy jest coś w tej książce, co Pana samego jako badacza zaskoczyło? Czy w założeniu książka miała być o wiele mniejsza, niż ostatecznie finalnie wyszła? Autor sobie zakłada często takie rzeczy, ale potem rzeczywistość go zmusza do weryfikacji własnych pomysłów. Tak naprawdę badania nad Szostakiem zacząłem 10 lat temu. Chociaż oczywiście intensywność tych prac nie była przez te 10 lat równomierna. No, nikt z nas, historyków, i tutaj pan profesor potwierdzi, nie ma tego luksusu, żeby pracować tylko nad jedną rzeczą non-stop i się skupiać tylko nad jednym tematem. Pracujemy nad różnymi rzeczami. No i było tak w przypadku Szostaka. Ta największa intensywność to są ostatnie 3 lata przed ukończeniem pracy. Praca ukazała się latem tego roku, no tak naprawdę 3-3,5 roku przed ukazaniem się książki, to była największa intensywność pracy. No, w przypadku biografistyki, nie tylko wojskowej, ale ogólnie ludzi związanych z polityką polską okresu II Rzeczpospolitej, II wojny światowej, no mierzymy się jako autorzy z problemem rozproszenia źródeł. Oczywiście to jest rozproszenie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest też zniszczone źródła. Tych źródeł bardzo często po prostu nie ma, albo jest ich niewiele, są one szczątkowe. To szczególnie widać przy tych rozdziałach dotyczących II wojny światowej, a szczególnie tych opisujących kulisy Powstania Warszawskiego, czy też do tego, jak ono doszło. Tam po prostu bardzo często opieramy się na źródłach wywołanych, które zostały wytworzone już po II wojnie światowej. Są to źródła subiektywne, często naznaczone właśnie, mówiąc krótko, albo niechęcią autora do mówienia prawdy, albo pomijania istotnych faktów, albo ich przekręcania, często też nieświadomego, wynikającego po prostu z upływającego czasu od wydarzeń, o których opisywał. Kolejna rzecz to jest też właśnie z tego rozproszenia wynika problem tego, że no, trzeba szukać w wielu miejscach, nie tylko w Polsce, tak? Trzeba szukać w archiwach zagranicznych. Jeśli brakuje nam źródeł w języku polskim, musimy się podpierać źródłami obcymi, które często uzupełniają nam luki. No jest to wszystko trudne, skomplikowane, wymagające czasu, wymagające odpowiednich też pieniędzy i wsparcia instytucji, które kładą na te badania, tak? Bo to są wyjazdy, to są kwerendy, to jest czas poświęcony na to. No jest to na pewno zadanie niełatwe, wiele osób się poddaje, robią doktoraty, biorą często trudne tematy na tych doktoratach, potem się zderzają z rzeczywistością właśnie tych rozproszonych źródeł i po prostu polegają na tym. No. Pan się nie poddał i bardzo dobrze. Panie profesorze, skieruję do Pana teraz pytanie jako recenzenta. Czy Pana coś w tej pracy może zaskoczyło? Coś uwiodło? No, trudne pytanie mi Pan zadał i to jako pierwsze. Ale w gruncie rzeczy to jest bardzo łatwa odpowiedź, to znaczy... Tak, jest to chyba jedna z najwybitniejszych książek, jeśli chodzi o sprawy dotyczące polskiej konspiracji, tej centralnej, warszawskiej, w okresie II wojny światowej i opis podziałów, relacji, animozji, ambicji, gry sił w samej Komendzie Głównej AK.
jest tak nowatorski, że rzeczywiście czyni z tej książki jedną z najważniejszych w ogóle, jakie na ten temat się ukazały w całej historii polskiej historiografii. Nie przypadkiem pewnie autor uznał, że tym tytułem W cieniu wyroku na miasto chce nawiązać do innej wybitnej książki profesora Sowy, poświęconej jakby całemu procesowi decyzyjnemu, który doprowadził do realizacji koncepcji powstania w stolicy, w Warszawie. A ta książka jest świetnym uzupełnieniem, ale nie w takim sensie, że ona dokonuje jakiejś korekty ustaleń profesora Sowy, ale po prostu te ustalenia po prostu w znaczący sposób rozszerza. To jest pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, jeśli mam odpowiedzieć na pytanie, co w tej książce jest dla mnie najważniejsze. Zresztą struktura tej książki też pokazuje, co chyba dla autora jest najważniejsze, ale też trzeba powiedzieć, że no przy całym szacunku dla drogi pułkownika Szostaka, tej legionowej, tej międzywojennej, to co się wydarzyło w czasie II wojny światowej i to, że on został szefem oddziału trzeciego, szefem operacji specjalnych, zastępcą szefa sztabu Armii Krajowej i należał po prostu do bardzo wąskiego, elitarnego grona dowódców całej wojskowej konspiracji, również w czasie, podczas powstania warszawskiego. Był to po prostu najważniejszy okres w jego życiu i w tym sensie struktura książki jakby temu też odpowiada, to znaczy ten rozdział dotyczący, czy te rozdziały dotyczące II wojny światowej i Komendy Głównej AK są po prostu tutaj najbardziej rozbudowane. Ale jeśli jeszcze mogę, to powiem od razu, że to jest fascynująca opowieść też ze względu na jej pretekstowość, to znaczy autor nie skupia się tylko i wyłącznie na samej postaci bohatera, ale na tle właśnie tej sylwetki kreśli to wszystko, o czym powiedziałem, chociażby w kontekście Komendy Głównej AK właśnie w bardzo taki szeroki sposób. I drugi element niezwykle istotny to jest cała historia Polski Ludowej i jego miejsca w systemie, że tak powiem, totalitarnym, to znaczy miejsca, sposobu życia, pewnego pomysłu na siebie, jak przetrwać ten straszny czas. I to jest fascynujące ze względu na to, że tutaj mamy do czynienia z opowieścią taką, jaką byśmy chcieli mieć zawsze, jeśli mówimy o ludziach tak zasłużonych jak Szostak, a przecież takich było wielu, w okresie II wojny światowej, czy jeszcze wcześniej, po prostu w okresie walki o niepodległość I wojny światowej. No nie wszyscy jakby sprostali temu, a on nie tylko sprostał, ale w jakimś sensie pewnie no, nieświadomie pokazał, jak można było przetrwać w PRL-u, nie będąc działaczem z Bowidu, nie przyjmując awansów od Jaruzelskiego generalskich, nie popierając PRON-u, nie popierając no, tego pseudoruchu kombatanckiego Moczarowskiego lat 60., 70. Innymi słowy, nie dał się po prostu na to wszystko złapać, jak wielu przecież nawet jego kolegów to uczyniło. Zapłacił za to bardzo wysoką cenę i w tym sensie oczywiście nie możemy powiedzieć, że postawa Szostaka była modelowa i każdy tak powinien się zachować. Pewnie byśmy tego oczekiwali, ale no jakby takiego bohaterstwa, rezygnacji z samego siebie, no nie możemy wymagać od innych, co nie oznacza, że mamy pochwalić wejście na ścieżkę kolaboracji czy tego, co Józef Mackiewicz nazywa ze ślizgiem. No Szostak się po prostu temu wszystkiemu oparł i jest to również w tym sensie ideał kombatanta, to znaczy tak należało
Tak należało po prostu postępować w okresie PRL-u, ale to pewnie autor jeszcze będzie opowiadał, jaką cenę pułkownik Szostak za to zapłacił. Dziękuję, to zostawimy to na sam koniec spotkania. Dopytam jeszcze krótko, bo skoro sam pan powiedział, że to jest jedna z najważniejszych książek dotyczących tego okresu w dziejach Rzeczpospolitej, czy jest coś takiego, co pana jako badacza, znawcę wojskowości tutaj zaskoczyło, jakieś takie informacje, których być może pan wcześniej nie miał? Autor dotarł do takich świadków, o których istnieniu pan być może nawet nie wiedział? Też mnie pan zaskoczył teraz. No tak, ja praca się... Praca jest szczegółowa, tak? Tych przepisów jest bardzo dużo. Ja się dużo. Powstaniem warszawskim interesuję tylko... No właśnie, interesuję się, a nie, nie jestem badaczem Powstania Warszawskiego, ale wydaje mi się, że sporo na ten temat przeczytałem, a staram się nawet wszystko czytać na ten temat, co jest wartościowe. I znów jakby się na tym zatrzymam, to znaczy dla mnie na przykład cała historia rozgrywki z połowy września 1944 roku, czyli koncepcji kapitulacji powstania, rozgrywka w Komendzie Głównej, najście do generała Bora Komorowskiego, w ogóle jego załamanie, sportretowanie tego już miało miejsce jakby w polskiej historiografii, natomiast ten szeroki kontekst, to krzyżowe konfrontowanie źródeł na ten temat i o co w ogóle w tym wszystkim chodziło, to wszystko jest osadzone w bardzo takim, bardzo ciekawym, szerokim kontekście prób nawiązywania kontaktów z Sowietami, z Rokossowskim, pisania jakichś okropnych depesz do Stalina z chęcią podporządkowania Armii Krajowej Ludowemu Wojsku Polskiemu, które już tam czeka po prostu za Wisłą. Pokazanie tego w tak szerokim kontekście i konfrontacja tych źródeł no, zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie, bo ja się z czymś takim nigdy nie spotkałem. I drugi wątek, jeśli pan o to pyta, to jest kwestia fałszowania źródeł i fałszowania historii przez generała Pełczyńskiego i całą tą grupę skupioną wokół tej podkomisji badającej historię Powstania Warszawskiego, która później stworzy Studium Polski Podziemnej w Londynie. Jakby rozwiązanie tego supła w ogóle przez Daniela było po prostu czymś po prostu tak niesamowitym, bo przecież te źródła, które też zaczęły być publikowane, narracje pamiętnikarskie zaczęły być narzucane w ogóle całej polskiej historiografii. Nie mówiąc już w ogóle o pamięci, jakby, czyli szerszej kwestii, pamięci narodowej po prostu na temat Powstania Warszawskiego, to wszystko tutaj autor zweryfikował. A więc te fałszerstwa historyczne to nie jest tylko, że tak powiem, specjalność komunistów i różnych no, brązowników historii, tylko to jest również domena często ludzi o bohaterskich życiorysach. Bardzo dziękuję. Właśnie o to mi chodziło, o takie spojrzenie na ten temat, na tę książkę. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Panie doktorze, to idźmy do przodu. Mówiliśmy o Legionach. Oczywiście potem po drodze jest udział w wojnie 20 roku. Walka z oddziałami Tuchaczewskiego, zamach majowy, ale chyba to, co nas potem będzie bardziej interesowało, to właśnie lata 30. Praca w sztabie generalnym, a dokładnie w oddziale trzecim operacyjnym sztabu generalnego i udział w zespole, który przygotowuje Polskę do ewentualnego ataku. Jeden zespół ze strony wschodniej, to jest ten zespół W, i drugi zespół ze strony zachodniej. Nasz bohater stopniowo osiąga bardzo wysoką pozycję. Panie doktorze, jak w ogóle proszę powiedzieć nam, jak on tam trafił, jak zdobył tak duże zaufanie, bo przecież wiemy dobrze, nawet nie czytając tej książki, że żeby trafić w takie miejsce, trzeba mieć no, i zdolności, i przygotowanie, ale generalnie największe zaufanie, najwyższe. No właśnie, wydaje się, że właśnie zaufanie było tutaj kluczowe. To była pewnego rodzaju skaza, nazwę to skazą jednak mimo wszystko, bo to stał się w pewnym momencie problemem dla Wojska Polskiego lat 30. Skaza, którą odziedziczyło wojsko po marszałku Piłsudskim, który był nieufny, tak? Był nieufny z wielu powodów. Afera Trust spowodowała nieufność do wywiadu i w ogóle do dostarczanych informacji. Od czasów I wojny światowej nieufność w ogóle do sztabu generalnego, do sztablerów, do przerostu takiego biurokratycznego w sztabach. To wszystko powodowało, że Piłsudski stawiał na
pracę w małych, zaufanych zespołach, przy czym to słowo zaufanie, na nich należy położyć nacisk. No i tutaj Szostak, gdyby nie wywodził się ze środowiska, z którego się wywodził, gdyby nie posiadał zaufania wcześniej człowieka bliskiego marszałkowi, czyli Bolesława Wieniawy Długoszowskiego, którego uważał za przyjaciela i to zresztą vice versa. Czyli te legiony, od których zaczęliśmy, tak? No tak, to jest tak. Ten tak. Fundament, który to jest fundament, procentuje. Ale przy czym z Wieniawą to raczej już w pierwszym pułku szwoleżerów, bo oni się nie, raczej stykali może w legionach, ale nie byli w tym samym pododdziale. Raczej już w pierwszym pułku szwoleżerów, w którym Szostak służył pomiędzy tam rokiem, no, z przerwami oczywiście, 19 czy tam nawet 18, a 34, to właśnie to zaufanie Wieniawy powodowało, że wchodził do grona osób, które mogły być rozważane do prac na pewnym szczeblu, do którego tylko można było dopuścić osoby naprawdę godne tego, żeby im zaufać. Przynajmniej w takim, no, spojrzeniu ówczesnych decydentów. Ktoś by nazwał to być może obecnie nawet jakiejś formą sekciarstwa, czy też wykluczenia pewnych grup, często wybitnych też oficerów, wykluczano poza to grono tylko i wyłącznie dlatego, że nie byli z tego środowiska legionowego, a też byli specjalistami. Na dodatek w przypadku Szostaka sprawa jest o tyle interesująca, że on do roku 36, no można powiedzieć do 34, nie miał w ogóle nic wspólnego ze służbą sztabową. To był typowy oficer liniowy, tak, który przeszedł chwalebnie kampanię wojen o niepodległość i granice. Tam zdobywał odznaczenia wysokie bojowe. Wcześniej zasłużony w legionach, tak. Cały okres do wejścia do sztabu głównego w 36 roku, to jest praktycznie służba liniowa. A więc służba, dowodzenie pod oddziałami, czy służenie w pułku kawalerii. No i jego ambicja pracy, ale też i tu po raz kolejny pójście w ślady brata, który wcześniej ukończył Wyższą Szkołę Wojenną, spowodowało, że postanowił się wykształcić, postanowił ukończyć tę najwyższą szkołę, którą mógł oficer w Armii II Rzeczpospolitej skończyć. To było faktyczne ukończenie studiów wyższych, mimo że kurs był dwuletni, ale bardzo intensywny. No i myślę, że też jego praca na tych studiach i zetknięcie się z człowiekiem, który go do oddziału trzeciego wciągnął, Józefem Jakliczem, pułkownikiem dyplomowanym, późniejszym też na emigracji generałem brygady awansowanym, było decydujące. Żeby to wszystko się złożyło w jakąś jedną całość. No Jaklicz wciągnął Szostaka, który świetnie skończył Wyższą Szkołę Wojenną, ze znakomitym wynikiem. Miał bardzo dobre oceny od wszystkich praktycznie profesorów. Miał bardzo wysoką ocenę od komendanta Wyższej Szkoły Wojennej, generała brygady Tadeusza Kutrzeby, który był takim wychowawcą całych pokoleń oficerskich w II Rzeczpospolitej. Przy czym Kutrzeba, nawet jak Szostak kończył szkołę, powiedział mu: życzę panu, żeby pan został marszałkiem kawalerii. Czyli nie uważał, że zostanie operatorem, że będzie się zmierzał w kierunku planowania, czy takiej pracy, no, biurowej, skomplikowanej, wówczas szczególnie trudnej, bo bez komputerów, bez baz danych, wszystko się mieściło w głowach, w umysłach tych ludzi i było na stosach papierów, obliczenia na maszynie, jakichś najprostszych maszynach, względnie na liczydłach. To wszystko było realizowane przez ludzi. No i właśnie takich ludzi okazało się, idąc tym tokiem myślenia, które Piłsudski jakby też wskazał, poszukiwał szef sztabu głównego, nowy następca generała Janusza Gąsierowskiego, Wacław Stachiewicz, który zaraz po śmierci marszałka i po objęciu stanowiska generalnego inspektora sił zbrojnych przez Edwarda Rydza Śmigłego został przez niego mianowany szefem sztabu głównego. On szukał takich ludzi, jakby nieskażonych wcześniej pracą sztabową za bardzo, ale za to ze świetnymi wynikami, dobrymi ocenami i z tym certyfikatem zaufania. Proszę Państwa, jak się przegląda
z lat 30. opinie roczne. Każdy oficer miał takie roczne uzupełnienie list kwalifikacyjnych, na których jego przełożeni, często nawet czterech szczebli, wystawiali mu opinię. To bardzo często, jak właśnie była mowa, że godny zaufania, to było podkreślane nawet czerwonym ołówkiem przez przełożonych, którzy te czytali potem te sprawozdania. A więc było to istotne i było to na tyle istotne, ale i tak powodowało, że gdy się do sztabu głównego przychodziło, to jeszcze trzeba było specjalną przysięgę składać. To samo było w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych, wręcz w mistycznych warunkach. Przy księdzu, krucyfiksie, w też ciemnym pomieszczeniu tworzono taką atmosferę, że się będzie pracować nad sprawami wagi najwyższej wagi, takie, które no, nie mogą być zdradzone praktycznie nikomu. No i niestety, z jednej strony to miało zapobiec tej szpiegomanii takiej, że wszyscy nas podsłuchują, no bo otaczały nas mocarstwa, które chciały wykraść nasze tajemnice bez dwóch zdań. Przy czym z drugiej strony, jeśli żądano takiego zaufania, żądano, wymuszano to za pomocą kolejnych przysięg i kolejnych składania kolejnych zobowiązań, ale też żądano od tych ludzi, żeby na przykład nie zdradzali nawet najbliższym kolegom, ale kolegom z pracy, czyli nie mówimy o kolegom na podwórku czy gdzieś tam prywatnie, kolegom, którzy siedzieli pokój w pokój i też się powinni zajmować tymi sprawami. Więc ograniczano te zespoły do takiego niezbędnego minimum, takiego wręcz kilku osób, które miały się zajmować danym zagadnieniem i nie mogły tego zdradzać. Podkreślam to z takiego powodu, że to miało niestety wpływ negatywny też na funkcjonowanie Sztabu Głównego. Bez dwóch zdań miało to wpływ negatywny, bo nie wykorzystywało potencjału, który w tej instytucji się znajdował. Jeśli wyselekcjonowano specjalnie jakąś grupę oficerów, którzy mieli pracować, a wewnątrz jeszcze tworzono niemalże sekciarskimi metodami taką jeszcze wyselekcjonowaną grupę, no to powodowało to, że pozostała część nie pracowała tak jakby jak ci, którzy byli z kolei wskazani do tych najbardziej, najtrudniejszych zadań. Panie doktorze, powstaje kompleksowy plan wojny i tu mam pytanie do pana jako badacza. Czy te dokumenty dzisiaj w jakimś sensie są, w jakim procencie się zachowały, jak pan do nich dotarł? I drugie też pytanie, na ile ci, którzy powinni tych opinii Szostaka słuchali, wzięli je sobie do serca? Znaczy, dokumenty się nie zachowały. Dokumenty polskiego planowania wojennego na wschodzie się nie zachowały, bo zostały... Bo dodajmy, że Szostak zajmował się tym... Tak, planowaniem wschodnim, ale od 39 od marca zajmował się też planowaniem zachodnim, choć w ograniczonym stopniu. Dokumenty planu wschód się nie zachowały, bo wszystkie relacje, które istnieją, mówią, że zostały spalone w trakcie ewakuacji. Być może nawet częściowo były palone jeszcze przed opuszczeniem Warszawy we wrześniu 39 roku przez Sztab Główny, a to, co zostało ewakuowane, zostało spalone, najprawdopodobniej ostatnie elementy zostały spalone w Rumunii, już po przekroczeniu granicy polsko-rumuńskiej. Zachowały się tylko szczątki z planu zachód, z planowania zachodniego i obecnie znajdują się przede wszystkim w Instytucie Sikorskiego w Londynie, no bo siłą rzeczy zostały ewakuowane do Paryża, a potem do Wielkiej Brytanii. Nie da się wykluczyć za to, że w archiwach sowieckich, przy czym nie w tych, które były dostępne, zanim wojna rosyjsko-ukraińska zamknęła definitywnie dostęp do archiwów rosyjskich, na przykład do rosyjskiego wojennego archiwum państwowego, można było normalnie wchodzić. Sam byłem na kwerendzie i raczej udostępniano te materiały, które po Polakach zostały, tak zwane wcześniej trofejne fondy. Tam tych dokumentów raczej na 100%, praktycznie pewne to jest, że to na 100% ich tam nie ma, ale możliwe, że na przykład one się znajdują w archiwum prezydenckim, a archiwum prezydenckiego Rosjanie nie udostępniali praktycznie żadnym badaczom, nawet gdy był okres resetu polsko-rosyjskiego, więc to było archiwum zamknięte dla... No tak, ale opublikowali to, co chcieli, to znaczy to jest polityka historyczna rosyjska, a nie to, co im pasowało.
To jest jakby jedna rzecz. Jeśli chodzi o, no to w takim razie jakby odpowiedź na pańskie drugie pytanie jest takie. My się poruszamy tylko w kwestiach tego, co w relacjach i w wspomnieniach, a ich jest niewiele, zostało i szczątki wyczytujemy z jakichś dokumentów, które się zachowały, ale to jest takie zbieranie puzli, z ktoś jakby przecinał kawałki i rozrzucał gdzieś tam po iluś zespołach i z tego no, wychodzi obraz niestety niepełny, dlatego moim zdaniem nie da się odtworzyć planu Wschód na podstawie tych dokumentów. Powstała na ten temat jedna książka Rajmunda Szubańskiego. No jest ona czystą fantazją, to znaczy jest to po prostu taki futuryzm historyczny, w którym autor domniemywa, że tak to mogło wyglądać, ale trudno to uznawać za fakt, że tak to wyglądało. Więc trudno mi odpowiedzieć panu na pytanie, co sądzono rozumiem. O tym. Nie zachował się praktycznie żaden dokument z planowania wschodniego, w którym byłby Szostak podpisany, przy czym nawet gdyby się zachował, to też trudno by było, bo system pracy w oddziale trzecim był taki, że nie podpisywano najczęściej dokumentów. Proszę pamiętać, że oni byli kierownikami referatów jednoosobowymi, czyli faktycznie referentami, ale przez to, że mieli stopnie sztabowe, to byli jako kierownicy tytułowani. Jako referenci to co najwyżej na tak zwanej koszulce, czyli na takim okładce, w którą wkładano właściwy dokument, mógł być taki zapis, że ktoś tam się podpisał, wykonałem i często to jest podpis nieczytelny, trudny do czytania. Nie podpisywali tych dokumentów, one szły dopiero do przełożonych i dopiero oni gdzieś tam nadawali im jakiś kształt i to dopiero oni podpisywali te dokumenty. To odwołam się do temperamentu publicystycznego recenzenta, czyli pana profesora. Jak pan na to patrzy? Czy istnienie takiego referatu, w ogóle wymyślenie go, tak, obsadzenie go takimi ludźmi, no kilkanaście zaledwie lat, czy około 10 lat po wojnie 20 roku było czymś, jakimś doskonałym planem marszałka Piłsudskiego, coś, co zasługuje na jakąś tutaj naszą szczególną uwagę, czy to była oczywistość, cytując współczesnego klasyka i jakby pan to porównał, na tyle, ile pan nam może powiedzieć, tamtą sytuację z sytuacją dzisiejszą, no bo mamy czas, kiedy coraz więcej osób i to nie publicystów, tylko polityków mówi, że za 5-7 lat być może będziemy się musieli my tutaj nad Wisłą zmagać z podobnym problemem, jak wtedy w 1939 roku. Trzecie pytanie i trzecie trudne mi pan zadał. Taka trochę moja rola, przepraszam, tak, ale pan przecież... Ja powiem trochę tak, jak mój mistrz mówił na seminariach, czyli profesor Roman Wapiński, powątpiewając w to, czy decyzje personalne kilka lat przed śmiercią Józefa Piłsudskiego, może nie te najważniejsze oczywiście, ale te dotyczące no właśnie takich żuczków sztabowych, czy one rzeczywiście wychodziły od niego? Mam co do tego też, tak jak profesor Wapiński, wątpliwości. Myślę, że nie, że te zespoły, o których mówił tutaj Daniel, one naprawdę, te zespoły zaufania, że one po prostu nie wykraczały poza krąg dosłownie kilku osób, ale to, co się wydarzyło w drugiej połowie lat 30., jakby rola samego Szostaka, no była trochę naturalna. Też trzeba powiedzieć, że no nawet w tym kręgu najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, czy tych, których on dopuszczał do tak zwanych zespołów, no istniała taka po 12 maja 35 roku opinia, no, że w jakimś sensie się to wojsko i my wszyscy uwolniliśmy od no tego właśnie wpływu Józefa Piłsudskiego, który już nie zawsze był dobry, no bo nie mógł być dobry, bo nie był też nowoczesny. Pamiętam, jak kilka lat temu znalazłem jakiś taki materiał, który wyszedł spod ręki Rydza Śmigłego, albo to jest zapis dyskusji jakiejś sztabowej, gdzie on mówi o katastrofalnym stanie armii, którą zastał po marszałku Piłsudskim. Więc to nie jest chyba temat do rozpatrywania w kategoriach geniuszu Józefa Piłsudskiego. Ten geniusz, jeśli był, jest mi trudno mówić, bo ja z wielkiego fana Józefa Piłsudskiego jako młody człowiek przeszedłem na pozycje daleko krytyczne, ale jeśli on w ogóle był, no to on był w roku 20. Natomiast patrzę po prostu na Piłsudskiego głównie jako na polityka i to jest też ciekawy wątek dotyczący naszego bohatera, pułkownika Szostaka, bo to jest jeden z wyjątkowych
oficerów, jeden z niewielu na pewno, tych pierwszobrygadowych i jeszcze tych, którzy współtworzyli swoją historią, swoją biografią, mit odnowionego, odnowionej kawalerii. Jest to jeden z niewielu przykładów oficera, który nie zaburzył tego, co się stało normą, jeśli chodzi o piłsudczyków żołnierzy, czyli nie zaburzył tego balansu między wojskiem a polityką. Bardzo jasno do końca życia, czy do końca służby w 1945 roku po prostu to rozróżniał. I to jest niezwykle ważne. On zresztą pozostawił po sobie bardzo dużo zapisków, myśli, które pokazują, że on świadomie po prostu o to dbał. Jestem tylko żołnierzem, mam obrzydzenie do polityki, nie chcę polityki. W tym sensie w ogóle to wszystko, co się stało w okresie II wojny, zwłaszcza w okresie decydowania o wybuchu powstania, było dla niego po prostu niezwykle, delikatnie mówiąc, niekomfortowe. Więc wracając jakby do pana pytania, no to był typowy sztabowiec po prostu, który no znalazł się w miejscu, w którym pewnie powinien się znaleźć. No gdyby jeszcze było tak, jak mówił przed chwilą Daniel, że te wszystkie blokady związane z niedopuszczaniem oficerów, chociaż to się po 35 trochę zmienia, no ale nie w takiej skali, jakbyśmy chcieli, czy jakby chciał w tamtym czasie nawet generał Kazimierz Sosnkowski, to pewnie sytuacja by była jeszcze lepsza, no ale też jakby tragedią Polski jest, dziejów Polski jest ten fatalizm, który spowodował tragedię września 1939 roku. No to nie jest miejsce i nie jest okazja do tego, żeby teraz dyskutować, czy można było tego uniknąć. Tutaj no Szostak, będąc żołnierzem, planuje, wykonuje rozkaz tak jak potrafi, bije się w 1939 roku. No, natomiast i później. Natomiast jak pan pyta mnie o jakieś analogie do czasów obecnych, no to wszystko, co do tej pory Daniel powiedział, zaprzecza temu wszystkiemu. To znaczy mamy do czynienia z innym modelem, innym typem oficera sztabowego, z inną tradycją, z której ten sztab wyrasta, z inną mentalnością. Niestety mamy trochę do czynienia z tym pomieszaniem właśnie tego, czy zaburzenia tego balansu między polityką a pracą sztabową, czego świetnym przykładem były ostatnie dni przed wyborami 15 października, prawda, bo to była decyzja polityczna, dymisja dwóch najważniejszych żołnierzy, w tym szefa sztabu. No a przyszłość, no właśnie, może to jest jakaś różnica między okresem międzywojennym, tym okresem poprzedzającym tragedię września 39, a tym, co jest teraz. No bo dzisiaj inaczej jak przed wrześniem 39 roku, no w sumie nie ma nikogo przy w miarę zdrowych zmysłach, kto by powiedział, że zagrożenia ze wschodu nie ma. A przed wojną to było no w jakimś sensie stanowisko państwowe, że zagrożenia ze wschodu nie ma. Że jeśli ono jest, co do tego też są wątpliwości, kiedy jednoznacznie jakby uznano, że wojna z Niemcami będzie, no to to jest dopiero po prostu styczeń 39 roku. Jeśli nie nawet później, tak? No jakby historycy uważają, że gdzieś w okolicy 6, 8, 9 stycznia 39 roku, czyli po fundamentalnej rozmowie Becka z Adolfem Hitlerem i spotkaniu tutaj właśnie na zamku z prezydentem w gronie trzyosobowym, prawda, stwierdzono, że, czyli jeszcze był Śmigły-Rydz, stwierdzono, że wojna będzie, ale też dokumentu na to żadnego nie ma, kiedy państwo polskie uznało, że na pewno będzie wojna. I też śmiem wątpić po prostu, że to już wtedy jakby pojawiła się taka jednoznaczna, stuprocentowa świadomość tego, że tak będzie. No. Dziękuję bardzo. To jeszcze jedno krótkie pytanie do autora, domykające ten okres. Czy ta wiedza Szostaka została w jakiś sposób w 1939 roku praktycznie wykorzystana, czy nie było na to szans? Znaczy, albo te dokumenty zgromadzone w tym referacie były już nieaktualne po prostu? Ona została wykorzystana. Znaczy w ogóle cała praca zespołu pracującego nad Planem Wschód
bez tej pracy nie byłoby możliwe przygotowanie praktycznie w 100% planu zachód, mimo że miano na to, tak jak tutaj Sławek stwierdził, rzeczywiście parę miesięcy, bo to planowanie wojny z Niemcami, wydaje mi się, że ty się tam chyba przejęzyczyłeś, chciałeś powiedzieć, że wojny z Niemcami to było stanowisko państwowe, nie będzie, bo wojna na wschodzie była przewidywana jako, raczej jako większy pewnik niż wojna z Niemcami. Okej. Tak więc planowanie wojny na zachodzie też nie można powiedzieć, że nie przewidywano, że z Niemcami nie będzie wojny, bo przewidywano, Niemców badano jako przeciwnika i to czyniono zaraz po śmierci Piłsudskiego dość aktywnie, przynajmniej do 1936 roku. Po 1936 roku dość mocno zaniechano tych prac i wrócono do nich dopiero latem 1938 roku, najpierw w sposób ograniczony, a tak już na pełną parę, to jest luty 1939 roku, to już było po zamknięciu planu wschód, ale bez tego, co zrobiła ekipa Szostaka dla planowania na wschodzie, czyli przygotowania tych wszystkich planów koncentracji, czyli przewiezienia wojska z garnizonu do rejonów, gdzie miało się wyładować, planów łączności, planów fortyfikacyjnych, opracowania tego porządku bitwy, czyli ODB poszczególnych armii. To była ta praca, którą oni wykonali i ona została zaimplementowana potem przy planowaniu zachodnim. Zresztą takie było założenie od samego początku planowania operacyjnego, że robimy najpierw wschód, a potem na tej bazie i z tymi doświadczeniami przenosimy to na planowanie zachodnie. Ja wyraziłem to jasno za to, że można było to równolegle robić przez cały okres od 1935 do 1939 roku, bo były ku temu środki to czego zabrakło? Siły. Wizji politycznej? Zabrakło decyzji przełożonych, bo to pracę jakby narzucał szef sztabu i szef oddziału trzeciego, czyli Stachiewicz i Jaklicz, przy czym ich decyzje wynikały najprawdopodobniej z decyzji politycznych, czyli uznano, że nasze zbliżenie z Niemcami, czy nasze poprawiające się relacje, czy dobrze zapowiadające się relacje z Niemcami, na tyle dają nam czasu, że Niemcy nie są dla nas w tym momencie zagrożeniem, możemy planować wojnę na wschodzie, a do Niemiec sobie będziemy mieli czas spokojnie wrócić. I ta fundamentalna rozmowa Becka z Hitlerem i późniejsze decyzje, a przede wszystkim to, co się stało w marcu 1939 roku, a więc po zgniecenie tak naprawdę ustaleń monachijskich, wejście do Czech, już, czy do Czechosłowacji, utworzenie wolnej Słowacji, wolnej i protektoratu Czech i Moraw i zajęcia Kłajpedy spowodowały, że wówczas już przestawiono wajchy. Tak, wizja wojny stała się, przestała być jakimś bajką o żelaznym wilku, a stała się czystą taką rzeczywistością, która zajrzała nam do oczu i przede wszystkim spowodowała katastrofę w położeniu strategicznym państwa. To znaczy dotychczasowe planowanie wojny z Niemcami, takie jakie było, można było od razu schować gdzieś tam w jakimś stopniu do kosza, bo nam się wydłużał ten korytarz niemiecki, który Niemcy mogli wykorzystać do ataku na Polskę, czyli na te wielkie kleszcze, które rzeczywiście zastosowali w 1939 roku, wielkie i małe kleszcze. Co do pracy Szostaka, to owszem, ta praca została wykorzystana, on został wykorzystany. On pracując w oddziale trzecim, służą w oddziale trzecim, powinien w początku 1939 roku odejść z tego oddziału. Taka była pragmatyka, on pracował już ponad 2 lata. Był usytuowanym oficerem z przyszłością, to znaczy przed nim była kariera generalska. Jeśli gdzieś tam po drodze by mu jakaś wpadka nie nastąpiła, tak, jakaś rzeczywiście, która by mu skomplikowała tę karierę, więc powinien przejść na dowództwo pułku, żeby dostać trzecią gwiazdkę na ramienniki. No i potem ewentualnie mógł wrócić do pracy sztabowej, tak? To, że go zatrzymano w sztabie, to już był znak taki alarmowy w sztabie głównym, że zaburza się pragmatykę tą wynikającą z ścieżki tej hierarchii awansowej. To jest jedna rzecz. Zastanawiano się nawet, czy go nie zatrzymać nawet i w 1939 roku w sztabie naczelnego wodza. Jakby się inaczej wtedy jego losy potoczyły, bo na przykład Marecki, który też był głównym planistą planu Zachód,
też powinien przejść do linii, a został w sztabie naczelnego wodza, wyewakuował się, przejechał do Rumunii, potem był we Francji. No i wiemy, że zginął w samolocie w katastrofie gibraltarskiej razem z premierem Sikorskim. Kto wie, czy Szostak by nie pokonał tej samej drogi, gdyby nie został w sztabie naczelnego wodza. Jego wykorzystano, przede wszystkim jego doświadczenie jako szefa tego zespołu wschodniego do prac nad planem Zachód i jego zasługą, tak jak i Mareckiego, jest to, że te prace w kawaleryjskim tempie, czyli wręcz w galopie niesamowitym robione pomiędzy tym marcem a sierpniem 1939 roku zostały prawie dopięte na ostatni guzik. Ja wiem, że ostatnie rzeczy dopinano, jak już niemieckie samoloty bombardowały nasz kraj, ale bez tego to wojsko, bez tych planów, bez tego przygotowania, to wojsko miałoby problem w ogóle, żeby się przemieszczać często do tych rejonów, w których się znalazło. My często mylimy zresztą pracę, którą nad planem Wschód czy Zachód, z rozwinięciem tym kordonowym, nieszczęsnym, które Rydz Śmigły zastosował w 1939 roku, bo to była jego jako naczelnego wodza prerogatywa, a nie sztabu naczelnego wodza. Sztab robił zaplecze dla tego rozwinięcia, a to, że naczelny wódz na takie się zdecydował, no to jest tylko i wyłącznie, to jest nie, to, co tutaj mój przedmówca powiedział. Niepotrafienie rozdzielenia polityki od wojska, bo akurat Śmigły po 1936 roku stał się bardziej politykiem niż wojskowym, a powinien się zajmować wojskiem i tak naprawdę tą dziedziną obronności państwa, która była wówczas bardzo istotna. Mhm. Gdyby się tym zajmował, to być może inaczej też potoczyłyby się losy września. Potoczyły pewne losy naszego kraju w 1939 roku. Patrzę na zegarek. Czas goni. Ryszard Wocem od pana profesora. Co pan miał na myśli, mówiąc wtedy, czy myląc wschód? Chciałem to wyjaśnić. Szanowni państwo, szanowni panowie, nad wszystkim i również nad tym planowaniem czy postrzeganiem zagrożeń, kierunków zagrożeń, ciąży polityka. No i tak, jeśli chodzi o kierunek zachodni, no to po układzie styczniowym z roku 1934, no wyjąwszy pewną pauzę, gdzie te stosunki zaczęły się lekko psuć w roku 1935, to w zasadzie do końca roku 1938, przypomnę tutaj jeszcze wspólne, nawet wojskowe narady planistyczne dotyczące rozwalenia częściowego Czechosłowacji z jesieni 1938 roku. W tym okresie zagrożenia ze strony zachodniej, ze strony niemieckiej w zasadzie nie brano pod uwagę. Dlatego, że polityka, pan użył tego pojęcia, ale można je użyć jakby historycznie, czy ahistorycznie. Polityka resetu w relacjach Polski z III Rzeszą i pewnego, to strasznie brzmi, propolskiego kierunku polityki kanclerza Hitlera spowodowała, że to, co do tego momentu w okresie Niemiec weimarowskich uważano za główny kierunek zagrożenia, przestało w jakimś sensie istnieć. Tak? I rzeczywiście masz rację, tylko że ja o tym nie mówiłem, że Armia Polska i identyfikowanie zagrożeń zostało, że tak powiem, skalibrowane i zostało uznane, że to zagrożenie przyjdzie ze wschodu, jeśli chodzi o myślenie i planowanie operacyjne. Natomiast jakbyśmy do tego dołączyli kwestie związane z kontrwywiadem i wywiadem, no to tutaj już mam co do tego duże wątpliwości, jak to rozpoznanie wyglądało, jak wyglądało neutralizowanie wpływów sowieckich w Polsce, nawet w tym okresie dobrych relacji polsko-niemieckich. I teraz jak jesteśmy już w 1939 roku, w tym styczniu na Zamku Królewskim, proszę mnie poprawić, ale z tego co pamiętam, to tak naprawdę intensywne prace nad planem zachodnim, czyli obroną przed Niemcami, rozpoczęły się chyba w lutym. 20 chyba lutego. No właśnie, w lutym 1939 roku. Wojna wybuchła 1 września. To teraz całość tego myślenia, o którym pokrótce przed chwilą powiedziałem, należy przestawić znów na kierunek zachodni, no bo tego wymaga polityka. I teraz z tej polityki resetu polsko-niemieckiego przechodzimy na politykę, że tak powiem, coraz większej konfrontacji, aż do wymówienia w kwietniu 1939 roku przez kanclerza Hitlera układu polsko-niemieckiego ze stycznia 1934.
i jednocześnie włącza się elitom politycznym Rzeczpospolitej takie myślenie, że w zasadzie zagrożenia ze wschodu nie ma i wszystkie siły trzeba skoncentrować na obronie się przed Niemcami. W sytuacji, w której po marcu 1939 roku, to oczywiście nielogiczne, sprzeczne, ale żeby to zrozumieć, to trzeba tego użyć, Polska jest z trzech stron otoczona przez Niemców i ma teraz się z nimi bronić, mając jeszcze w ogóle niekorzystną linię graniczną. To był plan niewykonalny, a jednocześnie nie wierzy do końca przecież we wszystkie informacje, które się pojawiają, nawet dzisiaj byśmy tak fachowo powiedzieli, z otwartych źródeł. Myślę tutaj przede wszystkim o przemówieniu Stalina z marca 1939 roku, w którym on po prostu atakuje na zjeździe partii, atakuje zachodnie mocarstwa, wyłączając z tego Niemcy i w zasadzie wysyłając sygnały, że z Niemcami można by się dogadać. Jedyny, przepraszam, że to powiem, jeden z głupszych po prostu polskich dyplomatów, czyli ambasador Grzybowski, akurat w tej sprawie to zauważył, napisał na ten temat notę dyplomatyczną do Becka, której pewnie Beck nie przeczytał, bo nie wiadomo w ogóle, co w tym czasie czytał. Ale ten sam Grzybowski aż do sierpnia 1939 roku mówił o tym, że w ogóle jakikolwiek atak ze strony Związku Sowieckiego na Polskę jest niemożliwy, a w ogóle w perspektywie 10 lat Związek Sowiecki się rozpadnie. Istnieją źródła o podobnych stwierdzeniach samego szefa sztabu głównego, Stachiewicza, który mówi o tym, że tego zagrożenia nie będzie, Rydza Śmigłego, Józefa Becka, ministra spraw zagranicznych, więc jakby nad tym wszystkim ciąży polityka i oni jakby przestawiając się na tą diagnozę kierunku zagrożenia ze strony zachodniej, co już było oczywiste wiosną 1939 roku, z kolei nie dostrzegali już tego zagrożenia wschodniego. No i to wszystko to jest, zamyka się w tej katastrofie narodowej, dziejowej. Już nigdy Polska nie powstanie i nie powstała taka, jaką ona była. I polskość już nigdy się nie odrodziła w takim kształcie, jakim ona była do 1 i 17 września 1939 roku. Dziękuję. Przeskoczmy szybko kampanię wrześniową i mam pytanie do autora, co dzieje się później, bo mamy taki okres uśpienia 2-3-letni. Jak to się dzieje, że oficer z takim doświadczeniem gdzieś tam jest na uboczu? Czy to są jego decyzje? Czym motywowane? I jak to się potem dzieje, że taki człowiek trafia do samego środka Komendy Głównej, zajmuje coraz wyższe pozycje, a później jest w tym ścisłym gronie, które decyduje o tym, co będzie działo się w Warszawie w roku 1944? Jeśli krótko, Szostak nie trafił do niewoli niemieckiej po kampanii polskiej. Znaczy trafił, ale zdołał z niej bez problemu, że tak powiem, uciec razem z Janem Karczem. I ukrywał się. Ukrywał się głównie po majątkach szlacheckich, znanych mu rodzin, które znał z okresu międzywojennego. Z racji tego, że nigdy nie służył w podziemiu, nie był peowiakiem w czasie I wojny światowej. Typowy oficer zawodowy, przyzwyczajony, sprężysty krok, mundur, przyzwyczajony chodzić w tym mundurze i czuć się w tym dobrze. Nie widział siebie w podziemiu. Zresztą to była przypadłość dość charakterystyczna dla większości zawodowych oficerów. To nie było tchórzostwo, jakby niektórzy mogli myśleć. To była też, myślę, kalkulacja pewnego rodzaju. Najpierw taka, że Francja z Wielką Brytanią załatwią temat, to po co ta partyzantka w ogóle, to głupoty są, tak? Poczekamy, co się stanie w 40 roku. No potem pewnie był moment depresji, bo on jednak był człowiekiem takim, który miał huśtawki nastrojów. Ja to też wskazuję w książce, że jemu się zdarzały depresyjne zachowania, jakieś myśli samobójcze nawet w trudnych sytuacjach, które on potem gdzieś zapisywał o tym. To tylko i bazuje na tym, co on sam o czym sam pisał. Więc myślę, że jakaś depresja jednak nastąpiła, bo przyszło takie otrzeźwienie, że no, skoro Francja, Wielka Brytania wycofana na wyspy, broni się, Francja zniszczona, Niemcy są potęgą, więc co dalej? No i do tego dochodziła sprawa osobista, nie chcę tutaj rozwijać wątku, ale rzeczywiście sprawy osobiste jego, nazwijmy to o charakterze raczej sercowym, tak go zatrzymały w tym miejscu, gdzie się ukrywał.
żeby dla jego usprawiedliwienia powiedzieć, to z tą kobietą, z którą się wówczas związał, miał plany matrymonialne, one nie wyszły po zakończeniu wojny, ale był z nią związany przez cały okres II wojny światowej. I to myślę, że impulsem był jednak atak Niemiec na Związek Sowiecki w latem 1941 roku. On sam podaje, że jako impuls to było to wezwanie Sikorskiego do tego, że oficerowie ukrywający się mają wstąpić do Związku Walki Zbrojnej. Tylko że tego typu wezwania były też i wcześniej, jakby nie były mu zapewne obce, bo sam wspomina w opublikowanych wspomnieniach, że no, że się spotykał z różnymi oficerami, którzy w konspiracji byli. To nie jest tak, że on nie miał świadomości, że konspiracja funkcjonuje i że jest to konspiracja, że to nie jest przybudówka jakaś partyjna, tylko jest to tworzona konspiracja taka ogólnopolska, ogólnowojskowa, pozapolityczna, przynajmniej w założeniu, a potem się okazało, że w rzeczywistości wcale nie. Więc w 1941 roku na to się decyduje. Podejmuje kontakt przez kolegów z pierwszego pułku szwoleżerów, którzy zajmują wysokie pozycje w konspiracji warszawskiej. On niechętnie do tej Warszawy się wybierał, bo i słusznie uważał, że on jest w Warszawie postacią znaną. On był dość charakterystyczny z wyglądu, co widać zresztą na okładce. Dość wysoki, szczupły, twarz taka charakterystyczna. Przez służbę w stołecznym pierwszym pułku szwoleżerów, którego był ostatecznie przecież nawet zastępcą dowódcy w 1935 roku, wcześniej dowódcą szwadronu przybocznego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, był znany, bo bywał na wszystkich uroczystościach, na wszystkich paradach wojskowych, jechał na czele żołnierzy, jego sylwetka, jego postać była znana, więc się obawiał dekonspiracji, to i słusznie, choć akurat jeśli chodzi o w ogóle pojęcie konspiracji, dekonspiracji w Komendzie Głównej, to wiemy o tym doskonale obecnie, że Niemcy, jakby się członkowie Komendy Głównej nie konspirowali, to doskonale ich znali, znali ich wizerunki, znali ich nazwiska, znali ich pseudonimy, kariery, w gruncie rzeczy wiedzieli o nich praktycznie wszystko. On trafił od razu do pionu operacyjnego. Nigdy nie służył w Związku Walki Zbrojnej, a potem w Armii Krajowej w żadnym innym pionie niż pion operacyjny. Ze źródeł tych, które istnieją, wynika, że była to osobista decyzja komendanta Związku Walki Zbrojnej, Stefana Roweckiego Grota. Wynikała ona z jego specyfikacji. Proszę pamiętać, że oficerów od tego typu specyfikacji pracy, czy też karierze, która wcześniej ocierała się, czy albo nawet mocniej o dzieło operacyjne, było bardzo niewielu, więc byli oni potrzebni w pracy konspiracyjnej, bo założeniem polskiej konspiracji od faktycznie samego początku, od powstania Służby Zwycięstwa Polski, było powstanie powszechne. Takie było założenie, że my konspirujemy nie dla doraźnej partyzantki, nie dla tworzenia oddziałów, że będziemy tam Niemców szarpać po wsiach, czy zabijać pojedynczych gestapowców, tylko po to, żeby zorganizować podziemne wojsko i gdy przyjdzie ku temu właściwa okoliczność, czy mnóstwo właściwych okoliczności, to wtedy wystąpimy zbrojnie przeciwko okupantowi i to było powstanie powszechne. I do tego planowania Szostak się nadawał wręcz perfekcyjnie, bo to się mieściło w jego dotychczasowej ścieżce kariery. Bardzo istotne jest, że trafił pod komendę generała Stanisława Tatara. Ten oficer był taką wówczas jeszcze gwiazdą Komendy Głównej Armii Krajowej, użylibyśmy takiego określenia. Bardzo ważnym oficerem. Jeśli powierzono mu w 1941 roku szefostwo operacji Komendy Głównej AK, które w założeniu komendanta Grota Roweckiego miało na czas powstania powszechnego stać się faktycznym szefostwem sztabu naczelnego wodza w kraju, to przewidywano dla Tatara bardzo ważne zadanie, tak? W przypadku otwartej walki zbrojnej miał on być prawą ręką naczelnego wodza, czyli komendanta głównego, który stałby się dowódcą wtedy tych zmobilizowanych sił zbrojnych, które by się przeciwko okupantowi zwróciły. Tatar był człowiekiem inteligentnym, aroganckim, wyrobionym, o wyrobionych poglądach politycznych, dość skrytym, jeśli chodzi o ich manifestowanie, a nawet wręcz bym powiedział
ukrywał prawdziwe swoje oblicze i w miarę potrzeb potrafił tylko wskazywać, jakby no miał takie janusowe oblicze, tak? Czyli ileś oblicz, w zależności od tego, co chciał osiągnąć. W Komendzie Głównej miał status specjalisty najwyższego rzędu, więc trafienie pod skrzydła kogoś takiego, no można powiedzieć, było jakąś formą dźwigni dla Szostaka. Szostak się stał jego najbliższym współpracownikiem w kwestiach wojskowych, zaznaczam od razu. Zastępcą szefa oddziału trzeciego Komendy Głównej ZWZ, a potem Armii Krajowej. Cały okres od momentu jego wstąpienia do ZWZ do jesieni 1943 roku jest tylko i wyłącznie taką pracą za biurkiem, pracą nad planami powstania powszechnego. To, co się stało jesienią 1943 roku na terenie Komendy Głównej, co zostało już dość dobrze opisane, czyli to jest ten moment, kiedy polityka zaczyna coraz mocniej odciskać piętno, ale też jest to, co się dzieje na frontach II wojny światowej. Tak? Sowieci już jest jasne, pierwsi wkroczą na teren Rzeczpospolitej, nie alianci. No i zaczyna powstanie powszechne tracić rację bytu. Pojawia się koncepcja wypracowana w Londynie akcji Burza, akcji dywersyjnej Burza. Długo by o tym rozmawiać. W każdym razie na terenie Komendy Głównej starły się wówczas dwa ośrodki. Z jednej było to, był szef sztabu Komendy Głównej, wówczas już generał Tadeusz Pełczyński, człowiek, który był faktycznie zakulisowym komendantem i dowódcą Armii Krajowej przy generale Boże Komorowskim. I z drugiej strony, i ludzie z nim związani, i z drugiej strony była to opcja Tatara. Tatar wówczas jawnie wystąpił razem ze swoimi współpracownikami, a przede wszystkim z szefem oddziału drugiego Marianem Drobikiem, z wnioskiem, że Polska, a w ogóle konspiracja, ale Polska przede wszystkim musi się dogadać ze Związkiem Sowieckim, bo Sowieci wkroczą jako pierwsi na teren Rzeczpospolitej. I jest to po prostu wymóg, żebyśmy nie ponosili konsekwencji tak naprawdę tego, że Sowieci z zerwanymi relacjami dyplomatycznymi, wiadomo, w kwietniu 1943 roku odkrycie dołów katyńskich spowodowało jednostronną i poproszenie Polskę o wysłanie misji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża pod Smoleńsk spowodowało jednostronne zerwanie stosunków dyplomatycznych ze strony Związku Sowieckiego, a więc wystąpił jawnie z prorosyjską opcją, bo tak naprawdę pod tym płaszczem różnych słów tak naprawdę była opcja. Opcja prorosyjska, bo Sowieci wygrają II wojnę światową, to oni będą decydować w naszym rejonie świata, co się będzie działo, a my, jeśli nie chcemy być tylko i wyłącznie niewolnikami w ich rydwanie, to musimy z nimi się dogadać i coś im zaproponować, tak? Jakiś z nimi zawrzeć układ. Mówiąc dzisiejszym językiem deal, on proponował zawarcie dealu z Sowietami w trudnej dla nas sytuacji. Druga strona miała z tego powodu zupełnie inne zdanie na ten temat i to jest o tyle skomplikowane, że tu się przekładają trudne też relacje polityczne, wewnątrzpolityczne na terenie Wielkiej Brytanii, czyli po śmierci Sikorskiego rozdział stanowisk naczelnego wodza i stanowiska premiera. Premierem został przywódca Stronnictwa Ludowego Stanisław Mikołajczyk. Naczelnym wodzem został Piłsudczyk Sosnkowski, Kazimierz Sosnkowski. I zaczyna się ten rozdźwięk pogłębiać. Zaczynają płynąć różne instrukcje, przy czym różne odmienne instrukcje, odmienne sygnały z Londynu do kraju i pogłębia to wewnętrzny konflikt w Komendzie Głównej AK. W końcu 1943 roku sytuacja była na tyle poważna, że Marian Drobik, który próbował popełnić samobójstwo w ogóle w trakcie jednej z narad Komendy Głównej AK, potem aresztowany przez gestapo, do dzisiaj sprawa jest bardzo tajemnicza, są nawet podejrzenia, że mógł zostać wydany gestapo, bo z racji swoich poglądów politycznych. Zmieniający się układ. Pojawia się Iranek Osmecki, który przejmuje wkrótce, po paru miesiącach, wywiad Komendy Głównej AK. I w tym wszystkim Tatar upada, jego pozycja upada. No i tu jest największy chyba błąd Komendy Głównej, jaki popełniła, mi wydaje się, w całym okresie konspiracji.
uznano, że Tatar jako specjalista od planowania operacyjnego, od planowania powstania powszechnego powinien być wysłany do Londynu, tam reprezentować stanowisko komendy głównej AK, jako ten specjalista wpływać na to, żeby to zaopatrzenie do nas docierało, jakie zaopatrzenie. No wiadomo, no to takie sprawy typowo wojskowe. Przy czym zrobiono to w momencie, w którym jego plan został obalony na porozumienie się z Sowietami. Jego najbliższy współpracownik próbował popełnić samobójstwo, potem znalazł się w rękach gestapo w bardzo niejasnych okolicznościach, a cała komenda podzieliła się tak naprawdę na przeciwników i zwolenników Tatara, czyli wchodził w atmosferze skandalu takiego pełnego. I w tym wszystkim wypłynął Szostak, tak? W tym wszystkim wypłynął Szostak. Nie mamy jednoznacznych źródeł, które by wskazywały, że on się opowiedział w tym konflikcie po której ze stron, choć z powodu tego, że zajął stanowisko jesienią 1943 roku, dotąd zajmowane przez Tatara, czyli szefa oddziału III Komendy Głównej, było formą rekompensaty i nagrodzenia jednak zajęcia co najmniej neutralnego stanowiska w tym konflikcie, czy neutralnie życzliwego wobec szefa sztabu Komendy Głównej AK Tadeusza Pełczyńskiego. A Tatar, to nieszczęście, został wysłany mostem, czyli samolotem do Londynu, gdzie nikt na dodatek nie potrafił poinformować tam zwierzchników, ani w sztabie naczelnego wodza, ani wśród polityków, jaką rolę tak naprawdę może odegrać ten człowiek i z jaką on idzie wizją polityczną tak naprawdę przyszłości Polski. W tym wszystkim znalazł bardzo szybko na dodatek nić porozumienia z premierem Stanisławem Mikołajczykiem i obydwoje tak naprawdę też zakulisowo swoimi działaniami, przy czym w lipcu 1944 roku bardzo już jawnymi nawet działaniami doprowadzili na pewno też do wybuchu powstania warszawskiego. Właśnie, skoro sam pan już ten temat dotknął, jest cały duży rozdział w książce dotyczący jastrzębiej polityki. Panie doktorze, powiedzmy krótko, bo tak patrzę na zegarek, 20 minut nam zostało do końca, troszkę jeszcze w książce tych rozdziałów jest. Jaka była rola Szostaka w podejmowaniu decyzji dotyczący wybuchu powstania? Czy rzeczywiście był w gronie tych jastrzębi? Czy ktoś go wykorzystał? Jak to wyglądało? Jak pan ocenia swojego bohatera? To, co powiedział Sławek wcześniej. Szostak z polityką nie miał nigdy nic wspólnego. On był specjalistą wojskowym. Tak, w tym gronie był jednym, moim zdaniem chyba jedynym tak naprawdę, który z polityką nie miał nic wspólnego. Bo Krzczanin może mniej, ale gdzieś tam potem jednak jego późniejsze losy powojenne wskazują, że mógł mieć coś z polityką wspólnego. Na pewno miał jedność myślenia w pewnym momencie z Tatarem, taką dość bliską. Nie będąc politykiem, jego pozycja w Komendzie Głównej była niska. Od razu zaznaczam, była niska. W Komendzie Głównej liczyli się ci, graczami byli ci, którzy mieli kontakty z polityką, którzy się w politykę bawili, którzy w polityce uczestniczyli. A więc Pełczyński przede wszystkim, chwilę później w maju 1944 roku ląduje Okulicki na spadochronie z misją od naczelnego wodza. Uwaga, to jest zaufany człowiek naczelnego wodza, więc Kazimierza Sosnkowskiego, który ma zupełnie inną optykę na w ogóle politykę sowiecką, na to, co się stanie w ogóle z Rzeczpospolitą. Okulicki ląduje, mając w ręku depeszę naczelnego wodza praktycznie, który każe mianować go kimś ważnym w Komendzie Głównej. Z założenia potem Sosnkowski twierdził, że miał być zastępcą komendanta głównego. Zostaje szefem operacji. Szostak nawet twierdzi, że przyłożył do tego rękę. Panowie się znają, bo razem służyli w oddziale trzecim przez cały ten okres, kiedy Szostak w okresie międzywojennym służył w oddziale trzecim i planował wojnę ze Związkiem Sowieckim. Okulicki też w tym oddziale służył. Znają się na pewno, są po imieniu. Pisze o nim per Poldek, więc bardzo tak familiarnie wręcz bym powiedział. Jego pozycja rośnie, ale dalej jest tylko specjalistą od spraw wojskowych. Jest niezapraszany na wszystkie odprawy. Czyli zapraszany jest na przykład na odprawy, przy czym pamiętajmy, że w Komendzie Głównej odprawy były raz w tygodniu normalnie, w środy. Więc jest zapraszany tylko wtedy, gdy są poruszane sprawy operacyjne. Pamiętajmy, toczy się burza od stycznia 1944 roku.
już o tym nie będziemy opowiadać, jak do tego doszło, toczy się burza, czyli ten ujawnianie się struktur, mobilizacja i ujawnianie się struktur i wojskowych, i cywilnych Armii Krajowej, patrząc od wschodu. Burza się posuwa w głąb kraju w miarę jak się posuwają oddziały Armii Czerwonej w głąb kraju. Tym się zajmuje Szostak. On się zajmuje sprawami typowo wojskowymi. Bardzo istotną rzeczą na to, żeby zrozumieć, jakie było myślenie Szostaka o Powstaniu Warszawskim i czy był Jastrzębiem, jest meldunek z 14 lipca 1944 roku. To był meldunek kwartalny. Takie meldunki komendant główny był zobowiązany składać naczelnemu wodzowi co kwartał. I one obejmowały różne działy pracy AK w kraju. Ale był też dział walki czynnej, czy też dotyczący spraw operacyjnych. Nie są podpisane one oczywiście, ale z różnych szefów pionów spływały raporty cząstkowe i z nich klejono ten raport kwartalny. Ktoś to robił, mówiąc krótko, bez jakiejś większej finezji. Tak można byłoby to nawet określić. I tam ewidentnie widać, jak jest wklejona część Szostaka dotycząca położenia na froncie, jego przewidywań powstańczych, który pisze wprost, nie ma szans. My w tym momencie, tak jak jesteśmy uzbrojeni, to jakie Niemcy reprezentują jeszcze poziom wewnętrznej organizacji i spójności, nie mamy, w ogóle nie ma co nawet myśleć o jakichkolwiek powstaniach, jakichkolwiek większych akcjach zbrojnych. I ten człowiek 20 lipca zostaje, czyli Szostak, zostaje zaproszony przez szefa sztabu i zastępcę komendanta głównego AK Tadeusza Pełczyńskiego, Okulickiego, znanego mu wcześniej, który po wylądowaniu obrócił się w drugą stronę, to znaczy z wysłannika naczelnego wodza stał się wyznawcą wręcz, apostołem powstańczym, wodzem Jastrzębi. Do dzisiaj nie wiemy, czy lecąc już samolotem do kraju był już przygotowany na to, że się obróci, czy tak jak napisał to Pełczyński, może jednak arogancko, a nie skromnie, że Okulicki zameldował zgodnie z tym, co mu naczelny wódz kazał, ale myśmy go przekonali, bo to tak to mniej więcej wychodziło. Jeśli tak, to znaczy, że Pełczyński był głównym motorem tak naprawdę powstańczym, wbrew temu, co potem sądzi, że jego rola była skromna, to Okulicki, on to tam z tyłu wiecznie tylko niczym się nie zajmował, to Okulicki. Tam była wizja, tam była charyzma, tam było wszystko. I oni zapraszają Szostaka na taką odprawę w wąskim gronie, ale przy czym gronie bardzo istotnym z punktu widzenia wojskowego, jak się zna też tą pragmatykę sztabową. Mamy szefa sztabu i zastępcę dowódcy AK, mamy szefa pionu operacyjnego, czyli szefa operacji Okulickiego, mamy Szostaka jako szefa oddziału trzeciego bezpośredniego współpracownika i podwładnego Okulickiego i mamy Iranka Osmeckiego. Z jego uczestnictwem jest największy problem, ale najprawdopodobniej tam był. A więc to jest ten sztab ścisły tak naprawdę w sensie militarnym. No i pytają Szostaka, czy on by się zgodził na tak naprawdę kontynuację burzy w Warszawie, bo tak to przecież początkowo określano, czyli ograniczone powstanie na terenie Warszawy. No i powstaje pytanie, po co dotąd go nie zapraszano, a teraz go zapraszają i w ogóle pytają go, jakby od jego zgody miało, nie wiem, zależeć tak naprawdę, czy to będzie, czy nie wybuchnie, czy wybuchnie. Otóż proszę Państwa, uważam, że to, co napisał, co się znalazło 14 lipca w tym kwartalnym raporcie, ich do tego obligowało, bo był sceptyczny. A oni mu przyszli do niego z jakąś tam bardzo istotną, ważną propozycją jednak. Kolejna rzecz. Był szefem oddziału trzeciego, co w przypadku jednak podjęcia decyzji powstańczej oznaczało, że automatycznie stawał się no jednym z najważniejszych ludzi w sztabie, bo jak oddział trzeci do tego momentu się tą biurokracją zajmował za biurkiem, to w przypadku walki czynnej on miał być tym, który pisał, przygotowywał, planował, był doradcą, głównym doradcą militarnym, takim sensu stricto militarnym komendanta głównego, a więc należało go o to zapytać. No i tutaj odpowiedzi Szostaka, nawet ostatnio będąc na promocji książki w Krakowie, to pani profesor Zapalec nie dowierzała, że oficer taki jak Szostak mógł udzielić takich odpowiedzi. Czyli, że musi być spełniony jako pierwszy warunek, że Sowieci nie tylko, że zbliżą się do Warszawy, ale przede wszystkim wykażą chęć zajęcia tej Warszawy. To jest, zaczną ofensywę, że nie, że tam, że się pojawią gdzieś tam na tym i się zatrzymają. Tylko musimy mieć pewność, że oni do tej Warszawy będą chcieli jednak wkroczyć.
Druga rzecz, czyli bombardowanie zachodnich aliantów na wskazane cele, czyli wsparcie lotnicze dla ten, wsparcie lotnicze bezpośrednio militarne, ale też wsparcie lotnicze zaopatrzeniowe. Trzeci, to są dwa elementy i ostatni element, lądowanie samodzielnej brygady spadochronowej. Otóż proszę Państwa, nie wnikając jakby w to, bo ja tu bardzo długi wywód robię na ten temat, bo to jest skomplikowana materia i brak źródeł takich jednoznacznych też nie pozwala nam tutaj pewnie odpowiedzieć na 100%, ale moim zdaniem on udzielił tych odpowiedzi, bo jemu brakowało podstawowych informacji. To znaczy on jako szef oddziału trzeciego nie był nieinformowany przez komendanta głównego AK, który też nie do końca wiemy, jaką miał wiedzę, ale na pewno posiadał tę wiedzę Pełczyński, na pewno tę wiedzę posiadał Okulicki, który wylądował przecież zaledwie półtora miesiąca wcześniej na spadochronie, przyleciał z zachodu, wiedział, tak naprawdę miał najświeższą wiedzę na temat tego, jakie są plany i możliwości wsparcia jakiegokolwiek zrywu zbrojnego przez aliantów zachodnich w Polsce. Czy przekonano go, czy wymuszono trochę na nim psychicznie taką decyzję? Moim zdaniem nie, bo on twierdzi, że potwierdzono, że wszystkie, on jest pełna zgoda na jego wszystkie te, że będą bombardowania, będzie zaopatrzenie, wyląduje brygada spadochronowa, no i oczywiście warunek ten pierwszy, najważniejszy, że tylko wtedy, kiedy Sowieci wykażą chęć zajęcia Warszawy, dopiero wtedy zaczniemy powstanie. Panie profesorze, pan docenił na początku, mówiąc w tej książce właśnie ten fragment tych narad przed 1 sierpnia, mówiąc, że to jest bardzo kompleksowe. Co nam, czytelnikom, czy w ogóle Polakom mówi o tym okresie, czy to też dowodzi takiej tezy, że ta decyzja była trochę decyzją podjętą na zasadzie pewnych grup wpływu, które wymuszały to na innych, często, może czasem nawet oszukiwały niektórych ludzi, właśnie mówiąc coś, czego nie ma, a może w ogóle to była decyzja zupełnie irracjonalna. Panie redaktorze, na szczęście chyba patriotyczni Polacy nie przeczytają tej książki, bo jakby przeczytali, to by musieli zweryfikować całą swoją postawę związaną z oceną godziny W i bohaterskiego powstania warszawskiego. Ja zacytuję fragment wypowiedzi Szostaka już powojennej z 1957 roku, ale tu jest wszystko. Tylko względy polityczne w pierwszym rzędzie zmusiły do powstania warszawskiego. Względy wojskowe nie odegrały tu roli, bo ich prawie nie było. Bo ostatecznie na szali zwycięstwa nad Niemcami powstanie nie mogło odegrać większej roli. Odciągnięcie niewielkich sił z frontu do walki w Warszawie nie wpłynęło ujemnie na całość frontu wschodniego. Nic dodać, nic ująć. To jest po prostu rozprawa z całą mitologią związaną z sensownością powstania warszawskiego. Powstanie nie miało żadnego znaczenia jeśli chodzi o układ sił na froncie. Kompletnie nie miało żadnego znaczenia. Nie odciągnęło sił niemieckich, prawda? Tło polityczne wyglądało jeszcze gorzej, ale co jest może bardzo istotne. Mówimy o człowieku, o planiście sztabowym, który planuje koncepcję powstania powszechnego i później jest cała jego wiedza, cała jego praca weryfikowana bardzo mocno w lipcu, zwłaszcza ten opis narady z 20 lipca 1944 roku, no niesamowity zupełnie w tej książce, szacunek za to, jaką pracę wykonałeś. Jest on konfrontowany po prostu w gruncie rzeczy z polityczną presją. Wszystko to, co powie, poza wątkiem, o którym powiedział teraz Daniel, w zasadzie nie ma żadnego sensu, bo decyzja polityczna co do wybuchu powstania została podjęta. I teraz, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, no co ma powiedzieć żołnierz, który tak planuje operację specjalną, operację wojskową, której przecież sens tego planowania polega na tym, żeby zwyciężyć. Powstanie ma trwać od 3 do maks 7 dni. Sama decyzja jest uwarunkowana, tak jak powiedział Daniel, czyli Sowieci już ruszają. Po drugie jest wsparcie lotnictwa alianckiego i po trzecie jest Polska Brygada Spadochronowa. Wtedy to ma sens. Żaden z tych elementów nie zaistniał
w momencie, kiedy powstanie warszawskie, decyzja o jego wybuchu została podjęta. Przy czym tylko pierwszy punkt miał szansę zaistnieć, pozostałe decydenci najważniejsi wiedzieli, że są nie do spełnienia, to znaczy oni oszukiwali, okłamowali Szostaka, kiwając głową, mówiąc, że to będzie spełnione, mając pełną wiedzę, że to spełnione być nie może. Tak. No i w tym sensie mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją. Mówimy o człowieku, który tak nie był wrogiem powstania, ale nie był zwolennikiem takiego powstania. I cała jego praca tak naprawdę, no można powiedzieć kolokwialnie, poszła jak gwizdek, po prostu to nie miało żadnego sensu, to całe wcześniejsze plany, w świetle tego, co się wydarzyło 1 sierpnia. No twierdzić na przykład to, że Okulicki zrzucony do Polski w maju 1944 roku nie wiedział, jaka jest sytuacja, jak wygląda otoczka polityczno-wojskowa wokół sprawy ewentualności wybuchu powstania, no byłoby po prostu niedorzecznością. On wiedział, że żadnej pomocy tutaj nie będzie. Długo by o tym mówić, był polski delegat w tych połączonych sztabach, na debatach po prostu na ten temat. Generał Sosnkowski jakby do ściany doszedł, jeśli chodzi o kwestię pomocy sił powietrznych dla ewentualnego powstania w Warszawie. To było po prostu w lipcu 1944 roku oczywistym, że nic takiego się nie stanie. No i jakby na tym polega cała tragedia tej decyzji. Nad wszystkim ciążyła polityka, ale jeśli mogę jakby skorzystać z okazji, bo my tak sobie tutaj dyskutujemy, znaczy ty fajnie o tym opowiadasz, że Tatar miał prosowieckie poglądy, że był Drobik, że była cała grupa, że on później pojechał do Londynu, został szefem, dowódcą. No nie, ale to wszystko prawie, że stanął na czele oddziału 6 sztabu naczelnego wodza, czyli odpowiadał za całą łączność z krajem. W zasadzie nadzór miał nad krajem. No później dokonał tych strasznych rzeczy jeszcze po wojnie, wiążąc się z komunistami, wrócił w ogóle do Polski. Teraz możecie Państwo po tym spotkaniu pójść na Powązki, zobaczyć na jego grobie opaseczkę biało-czerwoną, tu leży bohater. Wszystko jest po prostu nieprawdopodobne, ale on te poglądy prosowieckie miał, medal dostał od Bieruta i tak dalej, i tak dalej. I do tego mamy tą historię z tym Okulickim, który jest zrzucony do kraju. Już pomijam jakby kwestię, no niestety to dotyczy w jakimś sensie bohatera, jednego z największych ludzi, których no, po prostu kocham jako Polak, już nie jako historyk, czyli generała Sosnkowskiego, który naiwnie po prostu uznaje, że trzeba Okulickiego wysłać z instrukcjami, które wyłączą tak naprawdę stolicę z koncepcji powstania warszawskiego. No nieprofesjonalizm polega oczywiście na tym, że nie można grać taką zgraną kartą, jaką był Okulicki. Okulicki, przypomnę Państwu, po prostu wpadł w ręce Sowietów. Bardzo, bardzo szeroko opowiadał o konspiracji ZWZ, będąc właśnie w rękach Sowietów, a później mimo tego został jeszcze zrzucony do kraju. No oczywiście błąd polega na tym, że człowiek po prostu, który przeszedł to śledztwo, już pomijam jakby aspekty nieznane, jak on się tam zachował, jaka była relacja później między nim a Sowietami, pomijam to teraz, ale no nie można, że tak powiem, ryzykować po raz drugi, zrzucając takiego człowieka do kraju, który ma no przecież odegrać po prostu kluczową rolę w całej tej historii. Ale no jak mówimy o tym Tatarze chociażby, o tych wpływach sowieckich, no później one są widoczne już nawet przecież bez obecności Tatara w całej tej rozgrywce, w toczącym się już powstaniu warszawskim. No to powiedzmy słów kilka na temat tego, jaki jest twój stosunek do tezy o infiltracji Komendy Głównej, czy właśnie sztabu naczelnego wodza w Londynie, czy nawet tych gremiów politycznych, prawda? Nie powiedziałeś o tym, że kompetencje między szefem sztabu generalnego, między wodzem naczelnym a ministrem obrony narodowej, które powstało w 1942, tak, jeśli się nie mylę, zostały rozgraniczone. I na ile po prostu to wszystko, cała ta układanka prowadząca do 1 sierpnia 1944 roku była również jakąś zakulisową grą służb sowieckich?
To dopiero trudne, zadał mi pytanie. Wystarczy czas na to wszystko, może 5 minut nam dobrze, tutaj szefostwo da? Tego nie da się w 5 minut oczywiście odpowiedzieć, bo po pierwsze, żeby uzasadnić, udowodnić tę tezę, to doskonale o tym wiesz, mój drogi, że trzeba byłoby sięgnąć do archiwów sowieckich, tak? Czyli do archiwów FSB przede wszystkim. Myślę, że prezydenckiego tak samo. Było blisko w czasie resetu. No, ale no nie, to przynajmniej jakiś byłby z resetu wtedy, chociaż może zysk, taki dla historyka zysk. W każdym razie no nie mamy takiego potwierdzenia. Możemy się tylko opierać na no, pewnych domysłach, tak? No te hipotezy są, tak, bo Zbigniew Siemaszko, emigracyjny historyk, który napisał taką cząstkową biografię Tatara. Wiadomo, ja z panem Zbigniewem się poznałem, to niesamowity człowiek był, który mi powiedział, człowiek, który napisał mnóstwo artykułów do zeszytów historycznych paryskich, ileś książek popełnił, powiedział, że wie pan, mnie to się tam do Sikorskiego, tam do Instytutu nie chciało chodzić, bo tam nie ma windy i tam są schody, to tam mi tam się nie chciało tam po tych archiwach grzebać. Ale on miał za to mnóstwo relantów, tak, zbierał te relacje, spotykał się z tymi ludźmi i ten. No on twierdzi na podstawie na przykład relacji Sabina Popkiewicza, kapitana łączności z bardzo ważnej jednostki Polskich Sił Zbrojnych, czyli Kompanii Łączności Sztabu Naczelnego Wodza. Tak naprawdę przez ich aparaty przepływała ta korespondencja najważniejsza pomiędzy Warszawą, Wandami tymi z Warszawy, czy tam pod Warszawą się mieszczącymi do Londynu, ale też i Włochy, bo tam też była druga centrala łączności oddziału szóstego. I Popkiewicz twierdzi, że Tatar według niego miał swoją sieć łączności i się gdzieś z kimś tam łączył, z najprawdopodobniej z Sowietami, gdzieś tam. Takie są, to jest, podaję za Siemaszką, żeby nie było, że to jest mój pomysł. To są, z tego typu rzeczami się oczywiście spotykamy, ale jakby te koincydencje, o których ty tutaj wspomniałeś, są jakby jasne, że z jednej strony Okulicki, który nie wiedzieć dlaczego tak błyskawicznie zupełnie zmienia pozycję w kraju i z załóżnika naczelnego wodza. Ja wiem, ja też proszę Państwa mam ogromny szacunek do generała Sąkowskiego, ale to była najgorsza jego decyzja, jaką kiedykolwiek podjął tak naprawdę w życiu. Druga była taka, że zaufał Tatarowi, który też przyleciał do kraju i Sąkowski myślał, że go przekonał, a Tatar potem, i to jest, proszę Państwa, to jest akurat potwierdzone, bo Tatar potem sobie kpił z naczelnego wodza, kpił sobie z Sąkowskiego wobec swoich tym bliskich i załóżników, że jak oszukał naiwniaka, że on go sobie, o tu wokół palca sobie go owinął. To był taki człowiek, jakby pokazujący jego paskudny, nie bójmy się tego określenia, charakter. A więc ta koincydencja jest jasna. Z jednej strony Okulicki, który ląduje, a w tym samym czasie praktycznie Tatar, który wylatuje. I jeden i drugi wykonał ogromną krecią robotę pod tym, żeby powstanie wybuchło, żeby skomplikowało w ogóle sprawę konspiracji w kraju. Tak. No czy Okulicki, wracając do Okulickiego, okej, jak już Okulickim. Okulicki był wysłany przecież formalnie przez Komendę Główną 25 lipca, na tej naradzie, na której podjęto decyzję, że powstanie wybuchnie. Bez jeszcze daty konkretnej. Wskazano, że Okulicki ma wyjechać z Warszawy, ma zacząć formować drugi rzut Komendy Głównej AK, bo na tej samej naradzie, zresztą podważam tą decyzję i będę zawsze podważał, Komenda Główna stwierdziła, że się zamknie w Warszawie, przy czym nie będzie dowodzić powstaniem, bo powstaniem będzie dowodzić dowództwo Okręgu Warszawskiego Komendy Głównej AK, czyli już się jako naddowództwo jakieś tam ustawiło, które miało Monterowi nie wchodzić w drogę, ale z drugiej strony ciągle było, tak? Wiadomo dlaczego, bo oni cały czas liczyli, że ci Sowieci wejdą i że oni będą z nimi jakieś negocjacje prowadzić, więc nie chcieli, żeby robił to Monter, tylko chcieli sami, że tak powiem, na tym piedestale się znaleźć, że być może na gruzach Warszawy wynegocjują tutaj z Sowietami jakiś uczciwy układ pomiędzy polskim podziemiem, czy państwem polskim nawet, a Związkiem Sowieckim. No to kompletna paranoja, to prawdę mówiąc. To Okulicki
nie wyjechał za zgodą Pełczyńskiego, który potem w dziele podstawowym, czyli Polskie Siły Zbrojne w czasie II wojny światowej, tom III Armia Krajowa, w którym był redaktorem i którego część o Powstaniu Warszawskim napisał sam, stwierdził, że Okulicki od 28 lipca nie brał żadnych naradach udziału Komendy Głównej AK, tylko wyjechał do tego Campinosu, gdzie miał ten drugi rzut organizować. A tak naprawdę Okulicki, i wszyscy o tym piszą, wszyscy o tym mówią, wszystkie relacje o tym mówią, że to 31 lipca wręcz odegrał kluczową rolę w wymuszaniu na Boże Komorowskim decyzji o wybuchu powstania. Są różne relacje, łącznie mówiące, że był podpity i krzyczał na tego biednego komendanta głównego, który nie miał nawet na kim się oprzeć w tej sytuacji, bo wokół go otaczali same jastrzębie, które tylko mówiły, to powstanie musi wybuchnąć, a pan generał musi na nie wyrazić zgodę. I tam skrzynę do Skrzyneckiego, bo ponoć mieli porównywać takie paralele z czasów powstania listopadowego. To jest, okazuje, że Pełczyński chronił Okulickiego, fałszował historię, no bo skoro napisał to wprost, no to jak to nie nazwać? Przecież to nie jest nieświadomość. On był pełni świadomy tego, gdzie się Okulicki znajdował. Ba, w czasie powstania warszawskiego Okulicki był w tej Warszawie i był w tajnym kontakcie z Pełczyńskim. Zresztą Pełczyński go wyciągnął jak królika z kapelusza koło 19 września i zrobił szefem sztabu Komendy Głównej AK, bo on był ranny. Za Szostaka zresztą. To jest wszystko dość mocno opisane w książce. Ale dość, chyba najważniejszą rzeczą, której warto tutaj wspomnieć, to już końcową rzeczą, to jest list, który wystosował Okulicki 6 sierpnia 1944 roku do komendanta głównego i do delegata rządu na kraj. List zadziwiający. O, ten list był wcześniej nawet edytowany, ale jakoś przeszedł bez echa, ale moim zdaniem to jest w ogóle list, który stawia tego człowieka w kategorii zdrajcy stanu, tak? Bo on wprost pisze, że namawia komendanta głównego i delegata rządu na kraj do obalenia istniejącego porządku konstytucyjnego w Rzeczpospolitej w warunkach powstania warszawskiego trwającego. Do obalenia i wypowiedzenia posłuszeństwa rządowi w Londynie i do tego typu rzeczy. No, ten list jest zacytowany w całości, więc każdy może do niego sięgnąć. To kto był tu oficerem prowadzącym? Na to dowodu niestety nie mamy. Sztylet w serce panowie wbili nam na koniec. To ja, bo mamy już mało czasu, ale jeszcze chyba 5 minut możemy, tak? Patrzę, możemy jeszcze, tak? Bo 14 tu jest, nie, o 13, tak? O 13 kolejna promocja. Panie doktorze, to jakim na koniec pytam bohaterem jest nasz bohater książki, tak? Jak pan go ocenia, jak pan na to patrzy? Postacią tragiczną, postacią wspaniałą, rycerską. Ja tu przywołam, rozmawialiśmy przed rozpoczęciem spotkania, mnie uwiodło to, o czym pan pisał, w jego zachowanie w roku 20, kiedy oficer każe mu strzelać do sowieckich jeńców. On odmawia wykonania tego rozkazu, właśnie kierując się takim dobrze pojętym rysem rycerskości, gdzieś tam w tym kodzie naszym DNA narodowym istniejącym. Jak pan ocenia postać Szostaka, patrząc też pod uwagę, biorąc pod uwagę ten czarny PR, który po powstaniu na niego się przecież też jakby wylał, prawda? To on jest postrzegany jako ten jastrząb, a jak pan profesor mówił, wcale tym jastrzębiem nie był. Nie był ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem, ale na pewno zachowywał dystans. Jak pan ocenia, jak autor tej biografii, postać To był człowiek, który łączył te wszystkie cechy, które pan powiedział, a tragiczność, no tragiczność wynikała z tragicznych wydarzeń, w których brał udział i był ich no, nie tylko aktorem, ale też i w jakimś stopniu kreatorem, tak? Często no, niekoniecznie świadomym tego właśnie, co kreuje, bo skoro nie miała się pełnej informacji, działa się tak, jak zgodnie ze swoją wiedzą, tak? Ale też i kompetencjami i możliwościami. Jakby o jego charakterze bardzo dobrze oddaje to, co powiedział, gdy się dowiedział, że powstanie wybuchnie 1 sierpnia. To było dla niego takie zdziwienie, jak dla większości oficerów Komendy Głównej AK, oprócz oczywiście tych, którzy tamtego Bora do tego zmusili. On powiedział tak, no skoro tak, no, zameldował, to idę wykonywać, bo ja jestem żołnierzem. No, do momentu, kiedy jeszcze żeśmy się dogadywali, to mogłem wyrazić zdanie tak, nie, podoba mi się, to nie podoba. W momencie, w którym decyzja zapadła, tak jest, to idę ratować, co się da. Tak to można chyba określić. Postawa żołnierska. I
Myślę, że opisanie go, że był żołnierzem, to było czymś, co do samego końca da się go opisać. Ja tu sięgnę do tego, co mi powiedział przed śmiercią syn pułkownika Wojciech Szostak, który opisywał sytuację z grudnia 1981 roku, jak esbecja z milicją przyjechała aresztować go i zawieźć go na internowanie, był działaczem KPN-u. Mówi, jego ojciec, który miał wówczas 84 lata, był już mocno schorowany, od lat 70. był mocno schorowanym człowiekiem. Wyszedł, mówi, stanął z laską w piżamie, bo to była noc, i mówi, warknął tak na tych milicjantów i na tych esbeków, że oni po prostu aż tak o się poderwali. Do końca życia był żołnierzem po prostu. Do końca życia był żołnierzem. To oczywiście miało pozytywne strony, negatywne. Syn sam opowiadał, że jako ojciec był trudny, wymagający. No chciał dla syna najlepiej, ale też widział, jaką on przeszedł karierę, co go spotkało. I też często wymagania jego wobec syna były bardzo wysokie. Tak? Syn często nie potrafił sprostać po prostu wymaganiom ojca. Był na pewno człowiekiem na wskroś uczciwym i to jest też rzecz taka, która się przebija przez całą tą książkę. Nie zdążyliśmy opowiedzieć o tych jego powojennych losach, ale te losy są bardzo takie oryginalne, bo takich postaci jak Szostak, które się tak godnie zachowywały w tych czasach, to była oczywiście taka godność, nie chciał mieć nic wspólnego z państwem opresyjnym, którego wsadziło na ileś lat do więzienia, wcześniej ileś lat w śledztwie trzymało. Nie chciał się z nimi spotykać, nie chciał z nimi rozmawiać, on stał obok tego państwa tak naprawdę. Tylko w sytuacjach ostatecznych, takich, gdzie, że tak powiem, sprawy bytowo-życiowe go zmuszały do tego, to on się z tym państwem komunikował, tak można byłoby powiedzieć. I to było wymuszone, tylko i wyłącznie. W każdej innej sytuacji stał obok tego państwa. No chyba można byłoby Franciszka Niepokulczyckiego, zresztą ja tutaj też na to wskazuję, taka postać też kryształowa. Panowie się potencjalnie z Komendy Głównej powinni znać, ale wynika, że tam raczej nie bardzo się spotkali ze sobą, korespondowali krótko zaraz po II wojnie światowej. A więc postać kryształowa. No a z drugiej strony, no właśnie, ten tragizm Powstania Warszawskiego, pewien taki brak empatii, który też wykazuje w czasie powstania. Taki, no, to był jednak oficer zawodowy. Oficer zawodowy nie ma empatii wobec cywilów przede wszystkim, a to była jednak katastrofa spuszczona na miasto i na cywilów, którzy w nim mieszkali, zupełnie niespodziewana, niezawiniona. I parę razy przytaczane są tam jego stwierdzenia, które pokazują, że on no jako wojskowy no miał do tego stosunek ambiwalentny, to znaczy jego interesowały efekty, wyniki, obrona jakiegoś kwartału, zaopatrzenie, to łączność, ale nie na przykład los cywilów. Choć też wydaje się, że to jest taka rzecz też rys charakterystyczny dla wszystkich oficerów zawodowych raczej, no, że dla nich służba to pierwsza rzecz. Wszystko pozostałe gdzieś tam jest na uboczu. To niech kropkę nad i postawi pan profesor. Pan sam powiedział o tym okresie właśnie powojennym, że to jest, zachował się jak trzeba, zachował się godnie, zachował ten honor oficerski. To jest coś, co go wyróżnia, wyznacza i to jest najważniejszy punkt jego biografii, właśnie ta powojenna historia? To znaczy, to była weryfikacja całej jego drogi. Powiem w ten sposób. Kiedy myślę o polskiej historii XX wieku, to od lat tak sobie powtarzam, żebym nie chciał trzech sytuacji nigdy zobaczyć na oczy, przeżyć. Nie chciałbym zobaczyć 1 września z 17 razem, 39 roku. Nie chciałbym zobaczyć 1 sierpnia 44 roku w Warszawie i później tej całej tragedii miasta, ludzi, Polski. I nie chciałbym zobaczyć stalinowskiej nocy. I jak popatrzymy na Szostaka przez pryzmat tych trzech doświadczeń, to musimy jeszcze dołożyć śmierć jego dwóch synów z pierwszego małżeństwa. Potem musimy powiedzieć o 5 latach śledztwa i więzienia. Potem musimy powiedzieć o tym, że nie uznano jego stopnia oficerskiego, że przez to miał
No po prostu bardzo ciężko, ciężej niż inni. Nie dostał emerytury. Nie dostał emerytury wojskowej właśnie w związku z tym. A mimo tego pozostał niezłomnym człowiekiem. Nie zapisał się do zbowidu. Nie korzystał po prostu z tych, można powiedzieć, elementarnych jakichś takich, nie wiem jak to nazwać, przywilejów, no jakichś takich zasadzek, które komuniści na ludzi Polski niepodległej zastawiali. No, mamy do czynienia po prostu z kimś, powiem językiem Adama Koca i Tadeusza Kattelbacha, po prostu mamy do czynienia z człowiekiem szlachetnym, dobrym i trzeba powiedzieć po prostu niezłomnym. No, jakiś to jest ideał zachowania, to pewnie kilku możemy takich wymienić. Ja to wszystko mówię w kontekście takim, że jakbyśmy, abstrahując od nazwiska Szostaka, wszystko to powiedzieli, co on przeżył, tak? I na końcu byśmy powiedzieli, dał się zwerbować po 56 roku do współpracy z UB, coś tam pisał dla nich i tak dalej. To by każdy z Państwa powiedział, nie, no tyle przeżył, no synów stracił tam. No byście Państwo szukali po prostu usprawiedliwienia. To jest najczęstsze w ogóle. Ten człowiek to wszystko przeżył, i nie zrobił. Był werbowany i odmówił. I takich bohaterów nam trzeba i szacunek dla Instytutu Pamięci Narodowej, że tak szybko, tak wielką książkę, trudną pewnie do zrobienia, po prostu Instytut Pamięci Narodowej wydał i to jest szacunek dla pani dyrektor Imanowskiej, która po prostu tą książkę wydała, dyrektor wydawnictwa IPN, dla prezesa, tego, który jest z nami, dla tego, który jest z nami duchem, Karola Nawrockiego. Bez Instytutu Pamięci Narodowej takie książki na pewno w tak krótkim czasie by nie powstały i nie zostały wydane. Także brońcie Państwo IPN. Wspaniała puenta. Poproszę o brawa. I dla wydawnictwa, i dla Instytutu, i dla recenzenta, i dla autora bardzo dziękuję. Monumentalne dzieło. Dziękuję, że Państwo byli z nami. Myślę, że jest okazja, żeby poprosić o autograf autora i ja może... Mam Zabrakło trochę czasu na też pewnie niektóre pytania, ale chyba musimy tak powoli tą salę opuszczać. Znaczy Państwa zachęcamy, żeby Państwo zostali, bo o 13, przepraszam, kolejna promocja. Także zapraszamy, a teraz może czas na spotkanie z autorem. Bardzo dziękuję Panu. Dziękuję.